Witam państwa. Moim gościem jest poseł Ludwik Don, którego zaprosiłem dzisiaj, jak to nazwałem, mam nadzieję, że pan poseł się nie obrazi jako sejmowego starca i smakosza. Wyjadacza. A dziękuję, że pan jest uprzejmy i nie powiedział starego sejmowego wycirucha. A pretekstem do naszej rozmowy jest sprawa immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Pan Roman Giertych wystąpił z pozwem przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, który obruszył się, Pan Roman Giertych, że Kaczyński nazwał go kłamcą. A Kaczyński nazwał go kłamcą, gdyż wcześniej Roman Giertych stwierdził, że Jarosław Kaczyński jako premier zbierał haki na każdego, o ile dobrze pamiętam. W tym do głosowania nie doszło. Kaczyński oddał swój, zrzek się swojego immunitetu, ale można było podejrzewać, że mogłaby istnieć pewna koalicja, która by przeforsowała zniesienie tego immunitetu. I teraz chciałem pana zapytać, jaka była dotychczasowa praktyka? Bo o ile pamiętam, jeżeli prokurator występował, to wszyscy traktowali tę sprawę bardzo serio? Koniecznie też bywały różnice związane z interesami poszczególnych partii. Natomiast co się dzieje, kiedy prywatna osoba pozywa posła, bo czuje się obrażona, zniesławiona i tak jak to wcześniej wyglądało? Ja tutaj mam swoje własne doświadczenia, zaraz do nich A, ja tu? przejdę. Słuchamy. E, z tym, że e, m, Konstytucja i ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozróżnia immunitet materialny e, i to jest niemożność e, wytoczenia sprawy karnej e, posłowi lub senatorowi bez zrzeczenia się bądź uchylenia e, immunitetu, e, sprawy karnej jakiejkolwiek. I immunitet formalny, innymi słowy, tym immunitetem objęte jest wszystko to, co poseł parlamentarzysta robi w związku z wykonywaniem swojego mandatu.